Witajcie w dziesiątej nauce o Bogu. Jak widzicie, dzisiaj mam inny wizerunek. Widzieliście mnie wcześniej inaczej, teraz inaczej, w kapeluszu nawet. Dlaczego tak? Bo chcę wam pokazać, że rozpoznajecie, jak ktoś inaczej się ubierze, jak ktoś zgoli brodę, zapuści wąsy, nie wiem, długie włosy. Jak ktoś inaczej się wymawia, wysławia. Jak ktoś inaczej nawet siedzi. Wszystko to rozpoznajecie. I tak samo jest z otoczeniem wokół nas. Nas, ludzi mocno wierzących w Boga. Mocno podążających za Bogiem lub za dobrem, bo jeśli nie wierzysz w Boga, to wierzysz w dobro. Jeśli wierzysz w dobro, to podążasz mocno za dobrem. Bynajmniej powinieneś. Jeśli nie wierzysz w Boga, powinieneś podążać mocno za dobrem. I tak samo jesteś rozpoznawany. Ludzie patrzą, mówią, o, to ten dobry człowiek. Tak i tak wygląda. Tak i tak się zachowuje. To i to robi, to i to mówi. O, to jest wierzący człowiek. Tak i tak wygląda, tak się zachowuje. To i to robi, to i to mówi. Jesteśmy rozpoznawani jako wierzący lub jako dobrzy ludzie. I dlatego tak ważne jest, aby nasz wizerunek był niezmienny. Aby nasz wizerunek mocnej, silnej wiary w Boga, trwania w Bogu lub mocnej, silnej wiary w dobro i trwania w dobro był niezmienny. Bo jeśli zostanie zakłócony przez cokolwiek, to później albo zostaje taki zły wizerunek, albo przeminie, ale nieraz ktoś wyciągnie z powrotem na wierzch. A ty zrobiłeś to? A ty zrobiłeś tamto? A ty powiedziałeś? A ty tutaj źle robiłeś? A tu zło czyniłeś? Dlatego jest tak ważne, że jeśli podążamy silnie za Bogiem, silnie w wierze, silnie w dobru. To jest ważne, żeby utrzymać ten wizerunek 24 godziny na dobę, każdego dnia. Jest wiele rzeczy, które nas kusi, nęci dookoła. I wiele ludzi się temu poddaje, nawet nas namawia. Na złe rzeczy. Na rzeczy przeciwko Bogu, na rzeczy, które psują nasz wizerunek. Nie dajmy się temu. Nasz wizerunek jest bardzo ważny, bo nie tylko nasz wizerunek wpływa na otoczenie, w którym się znajdujemy, ale również wpływa na nas samych. Bo jeśli choć trochę uszczkniemy sobie od naszej silnej wiary w Boga czy dobro, jeśli choć trochę uszczkniemy sobie, ach, dzisiaj mogę sobie na to pozwolić. Ach, dzisiaj mogę zrobić coś, co zepsuje mój wizerunek. Ach, dzisiaj mogę
zrobi coś, co jest niezgodne z prawem lub tym podobnym. Jeśli pozwolimy na to, to nas również to będzie w pewien sposób niszczyć i nasz wizerunek. Bo jak raz, to czemu za ileś dni, miesięcy, lat nie powiedzieć: ach, może zrobię jeszcze raz to samo. Albo może zrobię jeszcze inaczej, albo jeszcze więcej. Będziemy tracić naszą wartość i co najważniejsze, będziemy tracić wartość naszej wiary w Boga, czy dobro i miłości do Boga, czy dobro. Bo jak raz, to może drugi raz, trzeci raz, czwarty raz, a później uznamy coś, co jest przeciwko Bogu, coś, co jest przeciwko wierze, co jest przeciwko dobru, uznamy, że to jest no, w sumie normalne. Dlaczego? Bo mogła się nie wydarzyć jakaś karma z tego powodu. Mogło coś złego się nie wydarzyć z tego powodu. W związku z tym nie zauważyliśmy, że czynimy coś niewłaściwego. Dlatego pamiętajcie, że tak jak dbamy o nasz wizerunek, kapelusz, broda, makijaż, jakieś inne rzeczy, żeby ładnie wyglądać, wysportowane ciało czy niewysportowane ciało. Tak jak dbamy o siebie zewnętrznie, tak i musimy zadbać i wewnętrznie, i zewnętrznie o nasz wizerunek. Jeśli jesteśmy wierzącymi w Boga, jeśli wierzymy w dobro i dla innych, i dla siebie, żeby nic nas nie skusiło do zejścia z tej ścieżki i podążania za złem. A kusi nas bardzo wiele i zło jest łatwiejsze niż bycie dobrym człowiekiem lub też wierzącym człowiekiem. Zło i niewiara jest o wiele łatwiejsze. Nie dajmy się skusić, dbajmy o swój wizerunek i Bóg będzie to lubiał i dobro też będzie to lubiało. Pozdrawiam serdecznie.